Akademicki ranking uniwersytetów świata, nazywany potocznie... W dzisiejszych czasach kino domowe jest jedną z najpopularniejszych form rozrywki. I nie byłoby tak, gdyby filmy, które możemy oglądać, odtwarzały się w słabej jakości. Zapraszamy Was na odcinek, który poświęcony jest wynalazkowi, który na zawsze zmienił losy kinematografii. Tej na dużym ekranie, jak i tej domowej. No bo nie oszukujmy się. Ani najbardziej wzruszające sceny miłosne, ani najszybsze pościgi, ani nawet najbardziej spektakularne wybuchy nie cieszyłyby nas tak bardzo, gdyby nie wynalezienie projektora filmowego. A jego autorem jest Polak, Kazimierz Pruszyński. Kazimierzowi Pruszyńskiemu można by nadać wiele tytułów. Przedsiębiorca, inżynier, operator filmowy, reżyser i wreszcie wynalazca. Te trzy ostatnie interesują nas na potrzeby tego odcinka najbardziej. Pruszyński urodził się w 1875 roku w Warszawie. Samą kinematografią, ale również nowinkami technologicznymi interesował się właściwie od zawsze. Młody Pruszyński był nawet członkiem Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego. Duży wpływ na zainteresowanie chłopaka miała rodzina, z której pochodził. Ojciec Pruszyńskiego był młodym fotografem, a dziadek zarządzał przedsiębiorstwami fotograficznymi. Chłopak miał więc okazję przyglądać się wszystkim procesom od środka. Już jako 18-latek zaczął samodzielnie eksperymentować, konstruując różne wersje wykorzystywanych przez pracowników ojca urządzeń. Studiował wtedy na belgijskiej politechnice. Temat wynalazków zafascynował go tak bardzo, że zdecydował się porzucić studia i w całości oddać się konstruowaniu. I w ten sposób rok później nasz młody zdolniacha zbudował swoje pierwsze dzieło, czyli pleograf. A co to takiego? Pleograf to prototyp projektora. Urządzenie wmontowane na taśmie o długości od 100 do 150 metrów, które wykonywało około 3000 zdjęć na minutę. Taki wynik daje nam 50 zdjęć w ciągu sekundy. Dzięki temu zmniejszało się migotanie obrazu, które było zmorą poprzedników pleografu. Zresztą dużo mniej udanych, bo standardem wcześniej było coś pomiędzy 16 a 25 zdjęciami na sekundę. Pleograf był nie tylko kamerą, ale również projektorem. Dla wynalazku Pruszyńskiego najbardziej charakterystyczne było coś, co eksperci określają mianem perforacji taśmy. Tym razem nie znajdowała się ona na bokach, tylko wszerz, pomiędzy klatkami. Mimo to pleograf w dalszym ciągu nie rozwiązywał wszystkich problemów Pruszyńskiego. Irytowało go dalej migotanie obrazu podczas wyświetlania filmu. Dlatego uparcie pracował nad udoskonaleniem swojego urządzenia. Polak robił to tak długo, aż w 1899 roku zaowocowało to powstaniem biopleografu. Tym razem zastosował aż dwie taśmy filmowe i dwa obiektywy. Obiektywy rzucały obraz na ekran na przemian. I to właśnie pozwoliło pozbyć się całkowicie drgania obrazu podczas projekcji materiału filmowego. Zainteresowanie wynalazkiem rosło z dnia na dzień, a Pruszyński już na etapie pierwszych prób projektu stawał się coraz bardziej popularny. W roku 1901 powstało nawet towarzystwo udziałowe Pleograf, nazwane na cześć wynalazku. Towarzystwo to jest uważane za pierwszą polską wytwórnię filmową. Do 1903 roku produkowano tam filmy zarówno dla Polaków, jak i na rynek zagraniczny. Kazimierz Pruszyński nie tylko wynalazł pierwszy projektor, ale sam potrafił go dobrze wykorzystywać. Chwilę po skonstruowaniu swojej pierwszej kamery zaczął kręcić własne filmy. Najpierw po to, żeby sprawdzić samodziałanie wynalazku, później hobbystycznie dokumentował swoją codzienność, aż w końcu w latach 1900-1903 Pruszyński realizował już prawdziwe produkcje filmowe, które można było oglądać na ekranach kin. W 1902 roku w Warszawie Pruszyński zrealizował ulepszonym pleografem dwa filmy fabularne i kto wie, być może gdyby miał wtedy większą siłę przebicia, dzisiaj nie mówilibyśmy o światowej kinematografii, a o światowej pleografii. Warto też wspomnieć o innym patencie, którym może poszczycić się bohater dzisiejszego odcinka. Pruszyński uznawany jest także za wynalazcę ręcznej kamery zdjęciowej, tak zwanego aeroskopu. I w tym przypadku nikomu nie udało się wyprzedzić naszego rodowitego naukowca. Pruszyński po raz kolejny dokonał przełomu w świecie kina. Umożliwił filmowcom komfortowe nagrywanie w dowolnym miejscu i czasie. Nic więc dziwnego, że wynalazek spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem. Co ciekawe, popularne urządzenie Kazimierza Pruszyńskiego znalazło swoje zastosowanie podczas I wojny światowej.
Dokumentowano nim rzeczywistość w okopach i realia frontu. Ponieważ wielu operatorów aeroskopu poniosło śmierć w trakcie działań wojennych, wynalazek ten zaczęto nazywać kamerą śmierci. Jak już wiecie, często bywa tak, że nad tym samym patentem pracuje jednocześnie kilku naukowców. I trzeba powiedzieć to sobie wprost. Pruszyński nie był jedynym, który starał się opatentować pierwszy projektor na świecie. W tym samym czasie nad swoim wynalazkiem całkowicie niezależnie pracowali bracia Lumière. W 1895 roku bracia skonstruowali i opatentowali kinematograf. Wynalazek, który umożliwiał projekcję ruchomych obrazów w obecności publiczności. Mówi się, że do stworzenia urządzenia zainspirował ich kinetoskop Thomasa Edisona. Sama konstrukcja kinetoskopu miała być za to oparta na budowie maszyny do szycia. Obecnie to właśnie 1895 rok uznaje się za jedną z najbardziej znaczących dat w historii kina. Ale mimo wszystko, Pruszyńskiemu udało się o rok wyprzedzić słynny wynalazek Francuzów. Zaproponował nieco inną wersję, która niestety nie przyjęła się tak szeroko. Wynalazca otrzymał swój oficjalny patent w 1894 roku. Kazimierz Pruszyński swoim wynalazkiem na zawsze zmienił losy kinematografii. Wynalazki, które tworzył, możemy śmiało nazwać fundamentem dwudziestowiecznego kina i telewizji. Opatentowany ponad 120 lat temu pleograf to podwalina dzisiejszych wielofunkcyjnych kamer i aparatów. Tych, z których korzystamy amatorsko, ale również takich, z których korzysta się na planach zdjęciowych, jak na przykład nasz. Kto wie, może gdyby nie pleograf, jakość produkcji kinowych byłaby dzisiaj o wiele gorsza. Może nie moglibyśmy oglądać maratonów seriali, które tak uwielbiamy. Być może, gdyby nie wynalazek Pruszyńskiego, nikt z was nie obejrzałby nawet dzisiejszego odcinka, tak samo jak i kolejnych, na które gorąco zapraszam.